czymże tłumacz na paryskim bruku? Siędę, napiszę jaką rzecz do druku. Niedługą wszakże, gdyż szkolne reformy nie preferują zbyt rozwlekłej formy. Oto na dowód list najświeższej daty z podpisem pani minister oświaty. Panie Mickiewicz, ogromnie mnie wzrusza epicki patos pana Tadeusza. Nie mam też żadnych uwag co do treści, lecz w gabarytach szkolnych się nie mieści. Chcąc przeto zyskać u nas popyt szerszy, skróć każdą księgę gdzieś do 8 wierszy. Do 8 wierszy. No, zabieg dość ponury. Lecz mamże wypaść z ram literatury? Nigdy! Doczekać muszę takiej chwili, by te komiksy pod strzechy trafiły. Księga pierwsza. Gospodarstwo. Proszę. Cichy wieczór na Litwie. Owczarz owce maca, a Tadeusz po studiach do domu powraca. Chce usprawnić rolnictwo, do pracy aż wzdycha. Ale wojski natychmiast daje mu kielicha. Pod wpływem alkoholu Tadziut, czując benę, podrywa własną ciocię starą Telimenę. A asesor z rejentem kłócą się przy wódce. Wreszcie wszyscy zasnęli. Dalszy ciąg już wkrótce. Księga druga, zamek, bardzo proszę. Pośród baszt, krat i różnych innych dupereli siedzi hrabia po mieczu, po chwili kądzieli. Zaś Gerwazy oparty na swym scyzoryku opowiada mu serial o starym stolniku. Co Jackowi Soplicy nie chciał dać swojej córki, więc tamten go i słusznie uwalił z dwururki. Hrabia pije z Gerwazym i zemstę przysięga, zaś wojski pędzi bimbę. Tu się kończy księga. Wszyscy idą na grzyby, wybucha panika, bo krótkowzroczny sędzia zeżarł sromotnika. Szczęście, kapitan Ryków, co tam był, akurat wrzasnął: wy jemu dajcie skary, nie naturat, na trucizną trucizna! Sędzia chwycił flaszkę, ucałował odbitą na niej trupią czaszkę, wypił, huknął jak wszystkie pułki artylerii i wyzdrowiał. Niestety koniec trzeciej serii. Księga czwarta, dyplomatyka i łowy. Lud prosty w wiejskiej karczmie szykuje powstanie, a hrabia z Tadeuszem robią polowanie. Lecz obaj pijani, dobrze im się wiedzie. Każdy zamiast jednego widzi dwa niedźwiedzie. Aż dopiero ksiądz robak, wystąpiwszy śmiało, zaciukał biedne zwierzę milicyjną pałą. Pałą? Zdumiał się wojski. A gdzie ksiądz ją znalazł? Zdobyczną. Mruknął kwestarz. Dalszy ciąg już zaraz. Asesor bił jarzębiak, rejent śpał wiśniówkę, Jankiel z woźnym żotazem chlali pejsachówkę, Telimena wistule obciągała bratu. Wtem wojski leciał z krzykiem: biorą do senatu! Że zaś kapłan, jak wiadomo, nie lubi hałasu. Więc część gości przez okna czmychnęła do lasu. Reszta zaś Gerwazemu spuszcza właśnie cięgi i demoluje zamek. Koniec piątej księgi. Księga szósta, zaścianek. W zaścianku dziś wybory, więc głosuje wiara. Ten chce Napoleona, ów obstawia cara. Wreszcie podsumowano wszystkie elementy. Napoleon 90.
Car ma 2%. Tak więc car, co jest jasne nawet niemowlęciu, ma większość. 65-35. Kto tego nie rozumie, ten jest kawał ścierba. Oj, będzie z tego draka. Przedtem krótka przerwa. Księga siódma, rada. Szlachta radzi, jak tu pozbyć się Moskali. Nadjeżdża pędem hrabia, strasznie konia wali. Wiezie wieść, że krajowa lista się zassała. Wszedł tylko Kozakiewicz, bo pokazał wał. Lecie. Moi drodzy, nabrać się nie dam. To nie ten Kozakiewicz. Ale wał ten sam. Tymczasem jasna floga szlachty, cała zgraja wyrusza na sobnicę. Teraz będą jada. Podkomorzy miał właśnie obalić Pershinga, gdy wleciał całym hrabia, w dłoni lśni mu klinga. Zanim szlachta szturmuje dwór, kuchnie, piwnicę, gerwazy lewą ręką pochwycił soplicę, i z krzykiem... Soplico! Gij! Ty bestio hydra! Odbiwszy główkę, wypił soplicy pół litra. Ale zaraz grzecznie wszystko zwrócił z pluskiem. Bo zasnął! W następnej księdze przyjdą ruskie. Księga dziewiąta. Ruskie. Jeszcze. Bitwa. Szlachta związana w pęczki leży, chłop przy chłopie, patrząc jak brzydki Moskal polską wódkę żłopie. Major Płód Telimene już dosiadał gwałtem, gdy kwestarz Robak wjechał swoim starym autem i kaznodziejskim basem krzyknął: won od życi! Za późno. Płód wystrzelił. Upadli zabici. I cała rota jegrów poszła spać do piachu. W następnej księdze nasi będą wiać na zachód. Nazajutrz wszyscy zbiegli do Napoleona. Tylko ksiądz Robak nie mógł, bo... akurat kona. Kona, aż zgłodniał. Zerwał jabłko z krzaka, rozgryzł je i we środku też ujrzał Robaka. Cześć, kuzynie! Rzekł Robak. Ksiądz zasłonił lica i wyszeptał. Spierdalaj. Jan Jacek Suplicy. W następnej wkroczy Bonaparte. O roku! Kto widział cię na Litwie i Rusi, ten wiedział, że ten burdel źle się skończy. Tłok! Nie ma na czym usiąść. Może tylko w Kucki, Poniatowski, Dąbrowski, Wałęsa, Piłsudski. Jankiel miast Poloneza Majufesa grzmoci. Zosia płacze, bo Tadzia złapała na cioci. A naród skreśla wszystkich od dołu do góry. I tak się powdychali podczas drugiej tury. O,
Księga 12. Kochajmy się. Pije szlachta przy okrągłym stole skupiona. Zrobię Zosi, sędziego i Napoleona. Wiwat król, wiwat Sejm, wiwat wszystkie stany. I prezydent tych stanów, pan Bush, ukochany. Nigdzie chodzi do szkoły. Wszędzie dzwony dzwonią. Towarzysze pancerni do spowiedzi gonią. Bonaparte ucipiał i do